przykład w jakim stopniu sędziego przepisanych z ustaw o Trybunale, które obowiązywały już wcześniej. No co złego w tym zapisie na przykład, że należy przeprowadzić badania lekarskie sędziego po 70 roku życia, jeżeli on ma nadal funkcjonować w obrębie Trybunału? Pani redaktor, zastanówmy się w takim razie, bo obserwuję wypowiedzi niektórych polityków, posłów naruszających godność kobiet. Wprowadźmy te badania wcześniej. Może po ukończeniu 45 roku życia. Nie ograniczajmy tego tylko do Trybunału Konstytucyjnego. Chyba wszyscy się zgodzimy. W takim razie wprowadźmy wszędzie badania lekarskie dla wszystkich osób pełniących funkcje publiczne. Słuchając niektórych wypowiedzi kolegów posłów, myślę, że to jest ciekawy postulat. Panie pośle, jak wiele jeszcze w szufladach posłów Prawa i Sprawiedliwości projektów dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym? Bo mam wrażenie, że do grudnia pani czeka nas festiwal takich projektów, takich ustaw. Pani poseł Pawłowicz zapowiedziała, że będą kolejne ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zauważył, że w przepisach przejściowych znajduje się obowiązek wszczynania spraw na nowo, nawet tych, które są w toku rozpoznawania przez Trybunał. Chodzi o to, żeby Trybunał nie mógł rozpoznać ustawy wprowadzającej inwigilację internetu, żeby nie mógł rozpoznać ustawy, która ogranicza naszym słuchaczom możliwość zakupu ziemi rolnej. Nie wiem dlaczego. Jeżeli nasz słuchacz chce pobudować się pod miastem, kupić większą działkę niż w mieście, która ma 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, jest to działka rolna, to proszę bardzo, nie ograniczajmy obywatelom możliwości osiedlania się. Tak samo jak nie nakładajmy kagańca przywiązania do ziemi jak w średniowieczu rolnikom. Jeżeli rolnik chce sprzedać swój grunt innemu rolnikowi z innej gminy, to proszę bardzo, te rozwiązania PiS-u ograniczają obrót ziemią rolną, wprowadzają wyjątkową na tle Unii Europejskiej PiS-owską prokuraturę w rękach polityka. Nie wspomnę też o innych instytucjach życia publicznego, na przykład służbę cywilną, która została upolityczniona, upartyjniona, wbrew temu, że konstytucja zapewnia jej apolityczność. Trybunał jest ostatnim bezpiecznikiem, który chroni Polki i Polaków przed wszechwładzą PiS-u, dlatego musi zostać przez PiS sparaliżowany. Panie pośle, na koniec jeszcze pytanie dotyczące posiedzenia Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Dzisiaj kolejne zamknięte posiedzenie. Czy ono przyniosło jakieś rozstrzygnięcia? Czy na początku procedowania, na początku prac tej komisji słyszeliśmy o tym, o obawach, że tam będzie więcej politycznych emocji niż merytorycznych argumentów? Czy to się zmieniło? Ja wierzę w to, że w sposób merytoryczny będziemy badać tę sprawę. Podstawą jednak powinna być transparentność. Komisja nie może pracować przy zamkniętych drzwiach. Nie wiem, czego obawiają się politycy PiS-u. Dzisiejsze posiedzenie zostało utajnione przez panią przewodniczącą. Wcześniej zwołała posiedzenie, nie było zapowiedzi, że będzie niejawne. Dopiero kilka dni temu dowiedziałem się, że będzie zamknięte. Zgłaszałem wniosek, żeby zbadać to, dlaczego w 2006 roku, jak PiS tworzył ustawę o nadzorze finansowym, odrzucił poprawkę Platformy, która umożliwia kontrolę tego typu instytucji parabankowych. Niestety ten wniosek został odrzucony. Tym niemniej wierzę w to, że merytorycznie, spokojnie będziemy tę sprawę badać. O czym zapewniał poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję pani i naszym słuchaczom. Autopromocja. Nowoczesna, multimedialna, cyfrowa. Jaka ma być współczesna radiofonia? Na te pytania odpowie 6 października organizowane przez Polskie Radio Europejskie Forum Radiowe w Krakowie, w którym udział wezmą najważniejsi przedstawiciele mediów publicznych z całej Europy. Wstyd, proszę państwa, kompromitacja. Będzie na przykład tak napisze, to w skrócie, bo nic Pawłowi nie pokaże, żeby matka nie ukradła, że ma telefon, że ma laptop, ma jeszcze jeden telefon. Bardzo się cieszę, komputer zamknęłam, przykryłam. A rano jak przyjedzie po ciebie, weźmie swoją elektronikę. Jest 16.30. Decyzje w sprawie umowy CETA zapadną w ciągu paru tygodni, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Kościół katolicki jest przeciw karaniu kobiet, które przerwały ciążę. Nie zadzwoniła na policję, gdy was jakie znalazło się w komunikacie z zebrania konferencji Episkopatu Polski. Ten w gipsie, ten pobity, ten poraniony, a ona nawet na policję nie zadzwoniła. No to jak to? Gdzie tutaj komfort, gdzie tutaj standard? Nie ma. To chociaż niech będzie bezpieczeństwo. Odruchowo powinna normalnie dzwonić na policję, na straż. Powinna być jakaś ochrona. Pociągu nie ma. Całe gówno. Ten w gipsie, ten pobity, a ta musiała sama od siebie. A przecież musiała sama od siebie żebraczka dzwonić. Tylko po 10 zł do kieszeni wkłada, bilety wypisuje i koniecznie i za wszelką cenę. Żebraczka wypisuje bilety. Twierdzą, że to zdrowa stanu.
i zagrożenie dla Polski. A powinna wiedzieć, że ma obowiązki podstawowe. Jak coś się dzieje, dzwonimy na policję, ochronę wzywamy. No jak to? Dzieci niepełnosprawne i cała teraz będzie chryja, tym zajęła się tutaj Litka Lipska. Na mnie nie masz co robić? Proszę bardzo, stawiać się za chłopakami, dobrze? Tak jak Jezus Chrystus od Jachwę przyszedł, za złymi się wstawił, którzy właściwie ludzie nie zasługiwali na nic. Nawet nic nie wiedzą, wiedzieć nie chcą. Tutaj w Warszawie wielu rzeczy się nie widziało. Biblia w śmietniku, wiedzieć nie chcą. Nawet sami ci, którzy rzekomo się Biblią opiekowali, w średniowieczu jednak bez to się Biblię palili. Dobrze, ale tylko wypisywać do kieszeni biorą po 10 zł, nic więcej nie robią, gdy mają przecież obowiązek zapewnić pasażerom bezpieczeństwo, to przynajmniej. A gdzie standardy, a gdzie luksus? No niestety nie uświęci. Zaraz jedziemy wszyscy, dobrze. Znalazło się w komunikacie z zebrania konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Rzecznik Episkopatu, ksiądz Paweł Rytel Andrianik, powiedział, że Kościół ma jednoznaczne stanowisko na temat obecnej dyskusji o ochronie życia poczętego. Instytucje Kościoła nie zajmują się przygotowaniem projektów ustaw cywilnych, ale tak jak obywatele mają prawo, to korzystanie z prawa do wyrażania swoich opinii na temat proponowanych regulacji prawnych. I w tym kontekście, właśnie w tym kontekście, mając na uwadze te dwa czynniki, to Episkopat Polski zaznacza, iż życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną, a z drugiej strony księża biskupi przypominają, iż chociaż raz niech się poruszy. Niestety problemy są, były i będą. Och, że umierają, że potem kobiety mają problemy. Problemy zawsze mieć będą ludzie. Państwo zobaczą, Jezus powiedział, że gdy chcieli sprzedać olejek drogi na biednych i ubogich. Jezus powiedział, biednych i ubogich zawsze pośród siebie mieć będziecie. A mnie nie zawsze pośród siebie mieć będziecie. A mnie nie zawsze pośród siebie mieć będziecie. Także widzicie. Polski MSZ, jak czytamy w specjalnym oświadczeniu, na terytorium państwa agresora, czyli Rosji, wzrosła ostatnio liczba bezpodstawnych aresztów obywateli Ukrainy. Ponadto w ocenie resortu dyplomacji rosyjskie służby zachowują się wobec zatrzymanych Ukraińców agresywnie, stosują fizyczną i psychiczną przemoc, tortury oraz inne działania poniżające ludzką godność. Rosjanie mają też ograniczać dostęp adwokatów do zatrzymanych oraz uniemożliwiać im spotkania z ukraińskimi konsulami. Pod koniec września w Moskwie aresztowano ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenkę. FSB zarzuca mu działalność szpiegowską. Rosyjskie władze nie pozwalają na spotkanie aresztowanego dziennikarza z konsulem. Ukraińskie władze nazywają aresztowanie elementem wojny hybrydowej i apelują do społeczności międzynarodowej o reakcję. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Atak zimy w południowej Małopolsce. Kolejne opady spodziewane są jeszcze tej nocy. Z tego powodu kierowcy muszą uważać na drogach. Zwłaszcza ciężarówki na południe od Rabki Zdrój czy Nowego Sącza mają utrudniony przejazd na jezdniach lokalnych czy powiatowych. Poprawy można spodziewać się dopiero od jutra, powiedział dyżurny synoptyk krakowskiego IMGW Szymon Pysz. Od jutra, od godzin rannych zauważymy wyraźną poprawę. Tutaj będziemy mieć już zachmurzenie umiarkowane, jakieś słabe już opady deszczu, nie tak intensywne jak do tej pory. Jutrzejszy dzień generalnie około 10 stopni, a w górach, w tych rejonach podgórskich około 2, więc mamy taką dosyć zimową aurę, że tak powiem, nie jesienną. Służby meteo ostrzegają także przed śniegiem. Tej nocy w rejonach podgórskich może go spaść nawet 15 cm. W Tatrach śniegu ma być jeszcze więcej. Warunki na szlakach są złe i Tatrzański Park Narodowy odradza górskie wycieczki w najbliższych dniach. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura od 5 stopni na wybrzeżu do 14 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny. A kolejne informacje dnia o 17 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 16. Polskie Radio 24. W naszym studiu gość pan Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. No a porozmawiamy oczywiście o sporze, który dzieli w tej chwili Polskę. Przepisy dotyczące życia, czy też przepisy dotyczące aborcji, to zależy, która strona próbuje na ten temat rozmawiać. Dziś przyglądając prasę, przynajmniej w części tej dzisiejszej prasy, można znaleźć takie informacje, takie tytuły mówiące o tym, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno zmieniło narrację w sprawie tego sporu. Po pierwsze, odcięcie się od dosyć chyba niefortunnych słów wypowiedzianych przez ministra Waszczykowskiego. Pani premier mówiła nawet o